Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Wielkie Pomysły Kolejne Temu. Po raz 28 bawimy się w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po raz 20 my tutaj w szkole, po raz 20 jest turniej tenisa stołowego. Zawsze przez te 20 lat, jak się okazuje, w naszej szkole znajdują się nauczyciele, którym się w niedzielę chce chcieć. Tu bardzo podziękowałbym dzisiaj panu Jurkowi Rybuskiemu i panu Wójtowi. Dobry wieczór Państwu. Miło mi jest Państwa powitać tutaj i przedstawić już po raz 20. Rozgrywaliśmy w szkole turniej tenisa stołowego i dziś przyszedł czas teraz na wręczenie dla zwycięzców pucharu. I tak, w kategorii szkoły podstawowej trzecie miejsce zajął Bartosz Wielechowski. Brawo! Kategorii szkół podstawowych zajął Dawid Pachnik. Brawo. Poprosimy pana Michalczyka, przedstawiciela Rady Miejskiej, przewodniczącego o wręczenie pucharu. I pierwsze miejsce, i jakże miło mi ogłosić, zajęła Katarzyna Burgał. Brawo. Prosimy pana burmistrza o wręczenie pucharu. Posłuchaj, ta druga kamera po przeciwnej stronie to dobrze skieruje. Słyszysz mnie? I jeszcze raz dla wszystkich. Gorące brawa. Chodzi na to kamerę po drugiej stronie, trzeba jest sobie skierowana. Jeszcze momencik, pamiątkowe zdjęcie. O, i dziękujemy. Jak tam? Bardzo ładnie na zdjęcie, jak wyszło w Warszawie. Kategorii szkół podstawowych, klas 7-8. Trzecie miejsce zajął Daniel Broniarek. Prosimy Daniela. I pan dyrektor wręczy pamiątkowy puchar. Drugie miejsce zajął Szymon Kazimierski. I pierwsze miejsce zajął Michał Adamiec. Prosimy tutaj skupmy, tutaj Daniel mówi, że Michała jeszcze nie ma, więc przekażemy ten pucharek, jak się pojawi. Także teraz, chłopcy, poczekajcie jeszcze chwileczkę. Pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy bardzo. I największą, jak co roku,
jeśli chodzi o ilość uczestników, cieszyła się kategoria otwarta, open. I tak, trzecie miejsce zajął Przemysław Gujski. Brawo! O, witamy pana Marczenku. Drugie miejsce, tak jak poprzedniego roku, czyli powtórzył, obronił swoje miejsce na podium, pan Tomasz Ruciński. Zapraszamy. I pozostało nam jeszcze pierwsze miejsce. I tutaj bardzo miła niespodzianka. W tamtym roku wygrał kolega z Białorusi, a w tym roku w kategorii otwartej zwyciężyła Katarzyna Purga. Brawo! Jedyna dziewczyna w dzisiejszym turnieju i ograła niestety wszystkich nas. Tak to się fajnie składa. No nie tak. Brawo tym bardziej dla Kasi. Kasia jest uczennicą szkoły podstawowej w Miskowie. No, jak będziesz chciała zmienić szkołę, to zapraszamy. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu Markowi.